Czy jesteście gotowi na podróż przez najbardziej zagadkowe i niewyjaśnione tajemnice świata? W tym odcinku odkrywamy tajemnice, które od wieków intrygują naukowców i badaczy, wykraczając poza granice naszej wiedzy. W poprzednim odcinku powiedziałem, że jak będzie 5000 łapek w górę, to przygotuję kolejną część. Udało się przebić ten próg w 2 dni, dlatego jeśli pod tym odcinkiem będzie 7000 łapek w górę, to przygotuję część 3. Napisz komentarz tajemnica, a przypnę Ci serduszko. Tajemnica latarni na wyspie Ailean Mor. Jedną z najbardziej zagadkowych tajemnic XX wieku jest zniknięcie 3 latarników z wyspy Ailean Mor, odległej wyspy w archipelagu Flannan na północno-zachodnim wybrzeżu Szkocji w grudniu 1900 roku. James Ducat, Thomas Marshall i Donald MacArthur byli doświadczonymi latarnikami. Gdy statek mający wymienić załogę dotarł na wyspę, zastał latarnię pustą. Wewnątrz wszystko było na swoim miejscu, ale po 3 mężczyznach nie było śladu. Jeden z foteli był przewrócony, a 2 z 3 sztormiaków zniknęły. Ostatnie wpisy w dzienniku z 15 grudnia były szczególnie dziwne. Opisywały niezwykle silne wichury, gorsze niż cokolwiek, co autor wcześniej doświadczył, oraz nietypowe zachowania latarników. Co ciekawe, w tym czasie nie odnotowano burz w okolicy. Skarbiec na wyspie Dębów. Na wyspie Dębów, u wybrzeży Nowej Szkocji, znajduje się zagadka, która przyciąga poszukiwaczy skarbów od ponad 200 lat. Studnia skarbów, odkryta w 1795 roku, to szyb o głębokości ponad 30 metrów, zawierający drewniane platformy rozmieszczone na regularnych odstępach. Pomimo licznych wykopalisk i znacznych inwestycji, nie odnaleziono żadnych skarbów, jednak opowieści o zakopanym pirackim skarbie, zaginionych rękopisach Szekspira, a nawet świętym Graalu wciąż krążą. Tunele zalewowe, pułapki oraz powtarzające się zapadnięcia utrudniają eksplorację i podsycają spekulacje. Skarbiec na wyspie Dębów nadal kusi poszukiwaczy skarbów i miłośników zagadek. Jego tajemnice wciąż czekają na odkrycie. Mapa Piri Reisa. Mapa Piri Reisa, stworzona przez osmańskiego admirała i kartografa Piri Reisa w 1513 roku, to tajemniczy i intrygujący artefakt, który od wieków zastanawia historyków i badaczy. Mapa, narysowana na kawałku pergaminu, przedstawia znane wówczas części świata, w tym Europę, Afrykę oraz wybrzeża Ameryk. To, co szczególnie intryguje w mapie Piri Reisa, to jej przedstawienie wybrzeży Ameryki Południowej, w tym północnych regionów Antarktydy, które oficjalnie odkryto dopiero wieki później. Poziom szczegółowości i dokładność w tych obszarach skłoniły niektórych do wysunięcia kontrowersyjnych teorii, w tym tej, że twórca mapy miał dostęp do starożytnej lub zaginionej wiedzy. Jednym z najbardziej dyskutowanych aspektów mapy jest jej przedstawienie wybrzeża Antarktydy wolnego od lodu, ukazującego rzeki i pasma górskie. To wywołało spekulacje na temat możliwości istnienia zaawansowanej cywilizacji sprzed znanej historii. Głowy na Wyspie Wielkanocnej. Jedną z najbardziej ikonicznych zagadek archeologicznych są kolosalne kamienne posągi zwane Moai na Wyspie Wielkanocnej, które od wieków intrygują podróżników, archeologów i turystów. Wyspa, znana również jako Rapa Nui, położona w południowo-wschodniej części Oceanu Spokojnego, jest domem dla niemal 900 Moai, z których niektóre osiągają wysokość 10 metrów i ważą do 82 ton. Posągi te były rzeźbione z ubitego popiołu wulkanicznego w latach od 1100 do 1500 naszej ery przez lud Rapa Nui. Większość z nich ustawiono wzdłuż wybrzeża, patrzących w głąb lądu na tereny ich klanów, z wyrazem stoickiej zadumy, co miało symbolizować więź ludzi z przodkami, zapewniającą ochronę i błogosławieństwa. Zagadką jest nie tylko to, jak te posągi zostały przetransportowane i postawione, biorąc pod uwagę ich rozmiar i wagę, ale także co doprowadziło do upadku tej cywilizacji. Przekazy ustne sugerują, że klany na wyspie rywalizowały w tworzeniu Moai, co doprowadziło do wylesienia, erozji gleby i wyczerpania zasobów.
Niedawne badania odkryły, że Moai mają również ciała, które są zakopane aż po szyję. Wykopaliska ujawniły złożone rzeźby na ciałach, dostarczając nowych informacji na temat bogatej kultury ludu Rapa Nui. Tajemnicze Moai na Wyspie Wielkanocnej nadal pozostają potężnym symbolem złożoności i technologicznych możliwości starożytnych cywilizacji, przypominając nam o delikatnej równowadze między ambicją społeczną a zrównoważonym życiem. Światła Helin. Od wczesnych lat 80. XX wieku odległa dolina w centralnej Norwegii, znana jako Helin, stała się miejscem nieznanego zjawiska świetlnego. Miejscowi i turyści donoszą o niezwykłych, jasnych światłach, które zazwyczaj pojawiają się nocą nad doliną. Te światła, zwane potocznie światłami Helin, mogą być tak jasne jak światła reflektorów samochodowych, zmieniają kolory i poruszają się po niebie w sposób, który trudno wyjaśnić. Zjawisko to było obserwowane setki razy, a pomimo licznych teorii jego pochodzenie pozostaje nieznane. Niektórzy sugerują, że światła mogą być wynikiem zjonizowanego pyłu żelaznego, podczas gdy inni twierdzą, że są one efektem naturalnej baterii, spowodowanej unikalną geologią doliny. Inne teorie obejmują piezoelektryczność, generowaną pod wpływem specyficznego naprężenia skał, a nawet aktywność UFO. Dolina Helin jest teraz domem dla Helin AMS, zautomatyzowanej stacji badawczej, która nieustannie monitoruje i rejestruje tajemnicze zjawiska świetlne. Pomimo lat badań i niezliczonych teorii, żadna definitywna odpowiedź nie została przyjęta. Światła Helin pozostają nierozwiązaną zagadką, przypominającą o wielu tajemnicach, które wciąż kryje przed nami natura. Tajemnica Trójkąta Bermudzkiego. Trójkąt Bermudzki, obszar ograniczony przez Miami, Bermudy i Porto Rico, od dawna owiany jest tajemnicą. Przez ostatnie stulecie odnotowano wiele przypadków znikania statków i samolotów w tej okolicy pod zagadkowymi okolicznościami. Trójkąt zyskał sławę w latach 40. i 50. XX wieku, gdy doszło do serii głośnych incydentów, w tym słynnego zaginięcia Lotu 19, czyli grupy pięciu amerykańskich bombowców torpedowych. Te wydarzenia często cechowały się nagłymi, niespodziewanymi zniknięciami bez sygnałów alarmowych i z minimalną ilością znalezionych szczątków. Proponowano wiele wyjaśnień, od naukowo prawdopodobnych, jak hydraty metanu, po te całkowicie fantastyczne, jak działalność pozaziemska. Jednak sceptycy twierdzą, że tajemnica Trójkąta Bermudzkiego to w dużej mierze efekt przesadnych i sensacyjnych relacji medialnych. Sugerują, że liczba i charakter incydentów w tym rejonie nie odbiegają znacząco od innych intensywnie uczęszczanych obszarów oceanicznych. Płytki Toynbee. Od lat 80. XX wieku setki kolorowych, zagadkowych płytek zostało znalezionych wtopionych w asfalt na ulicach co najmniej 20 amerykańskich miast oraz 4 stolic południowoamerykańskich. Te płytki, zazwyczaj wielkości tablicy rejestracyjnej, noszą różne wersje napisu Toynbee Idea in Movie Resurrect Dead on Planet Jupiter. Zyskały one nazwę płytek Toynbee. Znaczenie tych inskrypcji pozostaje niejasne, chociaż wydają się odnosić do historyka Arnolda Toynbee, filmu Stanleya Kubricka 2001, Odyseja kosmiczna oraz koncepcji wskrzeszenia zmarłych. Twórca płytek Toynbee pozostaje nieznany, choć głównym podejrzanym jest mężczyzna z Filadelfii o nazwisku Severino Verna, ale dowody są niejednoznaczne. Pomimo dokumentu Resurrect Dead – The Mystery of the Toynbee Tiles, który bada to zjawisko, prawdziwa tożsamość twórcy płytek i znaczenie ich przekazu pozostają nierozwiązane. Płytki Toynbee stanowią miejską zagadkę, świadectwo trwałego uroku nierozwiązanych tajemnic. Przypadek Maxa Headrooma. W dziwnym incydencie, który miał miejsce 22 listopada 1987 roku, sygnały dwóch stacji telewizyjnych w Chicago zostały przechwycone przez nieznaną osobę w masce Maxa Headrooma. Postać Maxa Headrooma była popularnym telewizyjnym prowadzącym przypominającym sztuczną inteligencję, znaną z jąkającego się elektronicznie przetworzonego głosu. Przejęcie transmisji, które łącznie trwało około 2 minut, przedstawiało osobę w masce wykonującą serię chaotycznych i pozornie bezsensownych czynności.
Mimo natychmiastowego dochodzenia przez lokalne, stanowe i federalne organy, tożsamość hakera nigdy nie została ustalona. Przejęcie sygnału pozostaje jednym z najbardziej znanych przypadków tego typu ataku, nie tylko ze względu na jego nierozwiązany charakter, ale również przez niepokojące nagranie zamaskowanej postaci. Incydent ten uwidacznia słabości systemów nadawczych i nadal budzi zainteresowanie swoimi tajemniczymi aspektami. Tajemnica Yeti. Głęboko w zaśnieżonych Himalajach tajemnicza istota znana jako Yeti lub straszliwy człowiek śniegu od dawna fascynuje poszukiwaczy przygód, badaczy i miłośników folkloru. Opisywany jako duża, przypominająca małpę istota, Yeti rzekomo zamieszkuje odległe regiony Nepalu, Tybetu i Butanu. Doniesienia o spotkaniach z Yeti sięgają wieków, a lokalne legendy i wierzenia opisują stworzenie wędrujące po wysokich partiach gór i zaśnieżonych szczytach. Wielu podróżników i alpinistów twierdziło, że widziało Yeti lub znalazło ślady stóp, które przypisywali tej nieuchwytnej istocie. Pomimo dziesięcioleci ekspedycji i badań naukowych, nie ma jednoznacznych dowodów na istnienie Yeti. Sceptycy twierdzą, że obserwacje mogą być wynikiem błędnej identyfikacji znanych zwierząt, oszustw lub efektów wysokogórskich warunków i ekstremalnej pogody. Inni natomiast wierzą, że Yeti może być nieodkrytym gatunkiem, reliktem hominida lub przetrwałą pozostałością starożytnej istoty przypominającej małpę. Podobnie jak odkrycia stóp w Morzu Salish, wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej również były świadkami tajemniczych pojawień się odciętych ludzkich stóp. Od roku 2007 kilka butów sportowych zawierających ludzkie stopy zostało wyrzuconych na brzeg. Biorąc pod uwagę trwałość i wyporność nowoczesnych butów sportowych oraz fakt, że w miarę rozkładu ciał w wodzie kończyny naturalnie oddzielają się w stawach, odkrycie tych stóp nie jest tak podejrzane, jak mogłoby się początkowo wydawać. Jednak częstotliwość tych znalezisk w tym regionie jest z pewnością niezwykła. Dochodzenia doprowadziły do identyfikacji niektórych stóp za pomocą analizy DNA. W wielu przypadkach ustalono, że osoby te zginęły w wyniku samobójstwa lub nieszczęśliwego wypadku. Mimo tych ustaleń przyczyna szczególnego skoncentrowania tych przypadków w Kolumbii Brytyjskiej pozostaje nieznana. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na udział osób trzecich w tych sprawach, odcięte stopy Kolumbii Brytyjskiej nadal budzą ciekawość i spekulacje. Każde nowe odkrycie ponownie wzbudza zainteresowanie tym osobliwym zjawiskiem, ukazując naszą nieustającą fascynację niewyjaśnionymi zagadkami. Deszcz mięsa w Kentucky to jedno z bardziej osobliwych, nierozwiązanych tajemnic. W 1876 roku mieszkańcy hrabstwa Bath w stanie Kentucky zgłosili, że coś, co przypominało kawałki czerwonego mięsa, spadło z nieba na obszar o wymiarach około 90 metrów na 45 metrów w pobliżu osady Rankin. Mięso miało różne rozmiary, a niektóre kawałki były tak duże jak 10 centymetrów kwadratowych. Kilku odważnych miejscowych spróbowało substancji i stwierdziło, że smakuje jak baranina lub sarnina. Początkowe wyjaśnienia wahały się od teorii, że mięso zostało przeniesione przez stado sępów po wybuch zarodników grzybów. Pomimo licznych badań, w tym przez naukowców sugerujących, że substancja mogła być rodzajem sinicy lub nawet tkanką płucną konia, nigdy nie osiągnięto ostatecznego wniosku. Wydarzenie to pozostaje jednym z najdziwniejszych, nierozwiązanych tajemnic w historii. Kobieta z Izdal. W listopadzie 1970 roku w dolinie Izdalen niedaleko Bergen w Norwegii odkryto ciało kobiety. Kobieta zmarła w wyniku połączenia oparzeń i zatrucia. W pobliżu jej szczątków znaleziono tuzin tabletek nasennych, zapakowany lunch, pustą butelkę po alkoholu i dwie plastikowe butelki pachnące benzyną. Nazwana kobietą z Izdal miała starte odciski palców, a metki zostały usunięte z jej ubrań i rzeczy osobistych. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta była żywa, gdy uległa poparzeniom i że przed śmiercią spożyła znaczną ilość tabletek nasennych. Jej charakterystyczna praca dentystyczna sugerowała, że mogła pochodzić z Europy Środkowej lub Wschodniej. W jej walizkach znalezionych na dworcu kolejowym policja odkryła liczne peruki, okulary bez szkieł korekcyjnych, zaszyfrowane notatki oraz waluty z różnych krajów. Zaginięcie Amelie Earhart.
Amelia Earhart, amerykańska lotniczka, jedna z najbardziej znanych pionierów lotnictwa, zaginęła nad Oceanem Spokojnym podczas próby okrążenia globu w 1937 roku. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, ani Earhart, ani jej nawigator Fred Noonan nigdy nie zostali odnalezieni, a tajemnica ich zaginięcia pozostaje nierozwiązana. W chwili zaginięcia Earhart próbowała ukończyć podróż o długości 29 tysięcy kilometrów wzdłuż równika. Po opuszczeniu Nowej Gwinei miała wystarczająco dużo paliwa, aby dotrzeć na wyspę Howland, ale kontakt radiowy z samolotem został utracony. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych, która utrzymywała łączność z Earhart, zgłosiła jej ostatnią znaną pozycję w pobliżu wysp Nukumanu, około 1300 km od startu. Istnieje wiele teorii dotyczących tego, co mogło się wydarzyć, od wyczerpania paliwa i katastrofy do schwytania przez Japończyków. Niektórzy sugerują nawet, że przetrwali katastrofę i żyli na bezludnej wyspie. Mimo szeroko zakrojonych badań i misji poszukiwawczych, los Earhart i lokalizacja jej samolotu pozostają jedną z największych zagadek w historii lotnictwa, wzbudzając nieustanne zainteresowanie i spekulacje. Incydent na przełęczy Diatłowa. W 1959 roku w północnych górach Ural dziewięcioro doświadczonych turystów wyruszyło na wyprawę, która zakończyła się tragedią. Ich śmierć, znana jako incydent na przełęczy Diatłowa, pozostaje jedną z największych nierozwiązanych zagadek Rosji. Grupa pod przewodnictwem Igora Diatłowa została znaleziona martwa, rozrzucona wokół swojego obozowiska. Namiot był rozcięty od środka, a ciała odkryto w różnych stanach rozebrania, mimo ekstremalnie niskich temperatur. Jeszcze bardziej zagadkowe były obrażenia niektórych ofiar, w tym złamania czaszki i klatki piersiowej, które nie pasowały do typowych urazów wywołanych przez człowieka. Jedno z ciał miało wyrwany język. Śledztwo zakończono stwierdzeniem, że śmierć spowodowała nieznana przemożna siła. Teorie na temat tego, co mogło się wydarzyć, obejmują lawiny, hipotermię oraz bardziej kontrowersyjne hipotezy, jak ataki Yeti czy spotkania z UFO. Incydent na przełęczy Diatłowa wciąż fascynuje swoim tajemniczymi szczegółami, pobudzając wyobraźnię i rodząc liczne spekulacje. Linie Nazca. Linie Nazca, położone na suchej peruwiańskiej równinie, około 400 km na południe od Limy, to jedna z największych zagadek archeologii. Te geoglify, rozciągające się na niemal 520 km2 pustyni, składają się z ponad 800 prostych linii, 300 figur geometrycznych i 70 wzorów przedstawiających zwierzęta oraz rośliny, zwanych biomorfami. Niektóre proste linie mają długość nawet 50 km, podczas gdy biomorfy mierzą od 15 do 365 metrów długości. Linie zostały stworzone przez starożytną kulturę Nazca w latach od 200 przed naszą erą do 600 naszej ery. Powstały poprzez usunięcie czerwonawo-brązowych kamyków pokrytych tlenkiem żelaza, które pokrywają powierzchnię pustyni Nazca, odsłaniając jaśniejszą ziemię pod spodem. Dzięki temu powstały linie i kształty, które wyraźnie kontrastują z otaczającym terenem. Cel powstania linii Nazca pozostaje zagadką. Proponowano różne teorie, od obserwatoriów astronomicznych przez rytuały religijne po skomplikowane systemy irygacyjne. Żadna z tych hipotez nie zyskała jednak powszechnej akceptacji. Niektóre linie rzeczywiście odpowiadają pozycjom Słońca, Księżyca i określonych gwiazd w określonych porach roku, co sugeruje możliwe znaczenie astronomiczne. Pomimo dekad badań, tajemnice linii Nazca pozostają poza zasięgiem naukowców, archeologów oraz ciekawskich turystów z całego świata, nadal intrygując i fascynując. Kamienie przewodnie z Georgii, często nazywane amerykańskim Stonehenge, to granitowy monument wzniesiony w 1980 roku w hrabstwie Elbert w stanie Georgia. Na kamieniach wyryto 10 wskazówek w 8 różnych językach: angielskim, hiszpańskim, suahili, hindi, hebrajskim, arabskim, chińskim i rosyjskim. Przykazania te zawierają mieszankę porad ekologicznych, społecznych i naukowych.
Najbardziej kontrowersyjny z nich nawołuje do utrzymania populacji ludzkości poniżej 500 milionów w stałej równowadze z naturą. To prowadzi niektórych zwolenników teorii spiskowych do twierdzenia, że kamienie zostały stworzone przez tajne stowarzyszenie planujące nowy porządek świata. Monument został zlecony przez osobę używającą pseudonimu R.C. Christian, który twierdził, że reprezentuje małą grupę lojalnych Amerykanów. Prawdziwa tożsamość R.C. Christiana oraz grupy, którą reprezentował, pozostaje nieznana. Kamienne kule z Kostaryki. Kamienne kule z Kostaryki, znane również jako Las Bolas, to zbiór ponad 300 petroglifów w Kostaryce, znajdujących się na delcie rzeki Dickies oraz na wyspie Isla del Caño. Te kamienne kule są zagadką pod względem tego, kto je stworzył, jak zostały wykonane i dlaczego powstały. Ich rozmiary wahają się od kilku centymetrów do ponad 2 metrów średnicy, a ich waga może sięgać 15 ton. Kule prawdopodobnie zostały stworzone przez przodków rdzennych ludów około 500 roku naszej ery. Jednak ich cel, metoda konstrukcji oraz sposób transportu i rozmieszczenia pozostają w dużej mierze nieznane. Pomimo badań naukowych i licznych teorii, kamienne kule z Kostaryki zachowują swoją enigmatyczną aurę, reprezentując wiele tajemnic, które pozostawiły po sobie starożytne cywilizacje. W lutym 1855 roku w angielskim Devon miało miejsce niezwykłe wydarzenie, które stało się znane jako tajemnica śladów diabła. Po obfitych opadach śniegu nocą pojawiła się seria odcisków przypominających kopyta, ciągnąca się na odległość od 60 do 160 km. Ślady mierzące około 10 cm długości, 8 cm szerokości i rozstawione co 20 do 40 cm podobno przechodziły nad domami, rzekami, stogami siana i innymi przeszkodami. Wyglądały jak odciski pozostawione przez dwunożne stworzenie, co wywołało obawy mieszkańców, że to dzieło diabła. Przedstawiono wiele teorii, od skaczących gryzoni po eksperymentalne balony, jednak żadna z nich nie została powszechnie zaakceptowana. Ślady diabła pozostają jedną z najbardziej intrygujących zagadek epoki wiktoriańskiej. Potwór z Loch Ness. Niewiele nierozwiązanych zagadek tak mocno pobudza wyobraźnię publiczności, jak potwór z Loch Ness, pieszczotliwie zwany Nessie. Stworzenie to, rzekomo zamieszkujące jezioro Loch Ness w szkockich Highlands, jest jednym z najsłynniejszych przykładów kryptozoologii. Współczesna legenda o Nessie rozpoczęła się w 1933 roku, kiedy lokalna para twierdziła, że widziała ogromne zwierzę, toczące się i nurkujące na powierzchni jeziora. Później pojawiły się liczne doniesienia o kolejnych obserwacjach, a nawet zdjęcia, w tym najsłynniejsze zdjęcie chirurga z 1934 roku, które później okazało się fałszerstwem. Mimo wielu poszukiwań i badań naukowych, nie znaleziono jednoznacznych dowodów na istnienie Nessie. Niektórzy uważają, że obserwacje można wyjaśnić błędnymi identyfikacjami znanych zwierząt, fal lub nieożywionych obiektów. Inni spekulują na temat przetrwania plezjozaurów lub innych egzotycznych stworzeń. Inskrypcja z Shugborough. Na terenie Shugborough Hall w Staffordshire, Anglia, tajemniczy ciąg liter od wieków intryguje historyków i amatorów zagadek. Ten enigmatyczny kod, znany jako inskrypcja z Shugborough, jest wyrzeźbiony na pomniku pasterzy, marmurowej płaskorzeźbie powstałej około 1748 roku. Sekwencja liter O, U, O, S, F, A, Fiebontu, wpleciona pomiędzy litery D i M, znajduje się pod lustrzanym odbiciem obrazu Pasterze Arkadii Nicolasa Poussina. Podejmowano liczne próby rozszyfrowania tej sekwencji z sugestiami obejmującymi łacińskie frazy oraz odniesienia do Świętego Graala. Pomimo mnogości teorii, żadna z nich nie zyskała powszechnej akceptacji. Przez lata zagadka ta przyciągała uwagę takich postaci jak Charles Dickens i Charles Darwin, a także osób zainteresowanych bardziej tajemniczymi tematami z sugestiami, że inskrypcja może zawierać klucz do ukrytego skarbu lub tajemnej wiedzy religijnej. Odkrycia stóp na Morzu Salish. Od roku 2007 na brzegach morza Salish w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego dochodzi do osobliwego i makabrycznego zjawiska.
Na brzeg wyrzucane są odcięte ludzkie stopy, wciąż ubrane w buty do biegania, co budzi zarówno zainteresowanie, jak i przerażenie wśród mieszkańców oraz naukowców. Według danych do września 2021 roku odkryto ponad 15 stóp. Większość z tych stóp należała do osób, które zginęły w wyniku wypadków lub popełniły samobójstwo, a analiza DNA umożliwiła dopasowanie ich do zaginionych osób. Mimo to dokładne okoliczności prowadzące do oddzielenia stóp od ciał oraz ich późniejszego odnalezienia pozostają nieznane. Najprawdopodobniej preferencja dla butów wynika z ich wyporności, co ułatwia przemieszczanie się stóp po wodzie. Pomimo rozsądnych wyjaśnień, to dziwaczne zjawisko zainspirowało różne teorie, od seryjnych morderców po udział obcych. Jednak większość ekspertów zgadza się, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest naturalny proces rozkładu ciał i prądy oceaniczne. Zniknięcie Michaela Rockefellera, najmłodszego syna gubernatora stanu Nowy Jork, a późniejszego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Nelsona Rockefellera w odległym regionie Asmat w południowo-zachodniej Nowej Gwinei w listopadzie 1961 roku, to tajemnica, która do dziś wzbudza zainteresowanie. Rockefeller, absolwent Harvardu i zapalony kolekcjoner prymitywnej sztuki, był na ekspedycji, aby zbierać dzieła sztuki Asmat, gdy jego katamaran przewrócił się. Towarzysz wyprawy został uratowany, ale Rockefeller, który próbował dopłynąć do brzegu, zniknął. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań prowadzonych przez władze holenderskie oraz rodzinę Rockefellera, nie odnaleziono żadnego śladu po nim, a w roku 1964 został uznany za zmarłego. Przyczyna jego zniknięcia pozostaje nieznana, choć wysunięto kilka teorii, w tym utonięcie, atak krokodyla lub rekina, a nawet zabicie i zjedzenie przez lokalne plemię Asmat, jak sugeruje dziennikarz Karl Hoffman w swojej książce. Morderstwa Tarana Moonlight. Wiosną 1946 roku miasteczko Tarana, leżące na granicy między Teksasem a Arkansas, zostało steroryzowane przez seryjnego mordercę znanego jako fantomowy zabójca lub morderca w blasku księżyca. Przez 10 tygodni sprawca przeprowadził serię brutalnych ataków, zazwyczaj wybierając pary w odosobnionych miejscach. Morderca w blasku księżyca odebrał życie 5 osobom, a 3 inne poważnie zranił, zanim ataki nagle ustały tak szybko, jak się rozpoczęły. Modus operandi zabójcy polegał na atakowaniu późno w nocy i zakrywaniu twarzy kapturem, co utrudniało identyfikację. Pomimo intensywnych dochodzeń prowadzonych przez miejscową policję oraz Texas Rangers, tożsamość fantomowego zabójcy pozostaje nieznana. Sprawa stała się pierwszym wielkim śledztwem kryminalnym w Teksasie, które zyskało szerokie zainteresowanie mediów. Do dziś morderstwa Tarana Moonlight pozostają nierozwiązane. Seria brutalnych ataków stała się częścią lokalnej historii Tarany, inspirując filmy takie jak Miasto, które bało się zmierzchu. Nieznana tożsamość fantomowego zabójcy wciąż intryguje historyków przestępczości i entuzjastów, dodając kolejny rozdział do mrocznego dziedzictwa nierozwiązanych zbrodni w Ameryce. Człowiek z Summerton. 1 grudnia 1948 roku na plaży Summerton w pobliżu Adelaide w Australii Południowej znaleziono niezidentyfikowane ciało. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Jego kieszenie były celowo opróżnione, a metki z ubrań usunięte, co jeszcze bardziej pogłębiało tajemnicę jego tożsamości. Sprawa szybko zyskała rozgłos, nadając mu imię Człowiek z Summerton. Sekcja zwłok nie wykazała wyraźnej przyczyny śmierci, ale pewne ślady sugerowały zatrucie. W ukrytej kieszeni w spodniach mężczyzny śledczy znaleźli kawałek papieru z napisem Tamamszu, co oznacza zakończone. Był to fragment perskiego zbioru wierszy Rubaiyat Omara Khayyama. W samochodzie znalezionym w pobliżu miejsca zbrodni odkryto tajną skrytkę z egzemplarzem tej książki, zawierającym tajemnicze notatki, które uznano za kod. Pomimo międzynarodowych wysiłków, mężczyzny nigdy nie zidentyfikowano, a kod nigdy nie został złamany. Z czasem pojawiły się teorie, od szpiegostwa po nieszczęśliwą miłość. Prawdziwa tożsamość człowieka z Summerton i okoliczności jego śmierci pozostają jedną z najbardziej zagadkowych, nierozwiązanych spraw kryminalnych w Australii. Szyfry Billa.
Szyfry Billa to zbiór trzech zakodowanych tekstów, które rzekomo wskazują miejsce ukrycia jednego z największych skarbów w historii Stanów Zjednoczonych. Tysięcy kilogramów złota, srebra i klejnotów o wartości około 43 milionów dolarów na rok 2020. Historia wywodzi się z broszury wydanej w 1885 roku, opisującej skarb ukryty przez Thomasa J. Billa w tajnym miejscu w hrabstwie Bedford w Virginii w latach 20. XIX wieku. Bill napisał trzy zaszyfrowane listy. Jeden opisujący lokalizację, drugi wartość skarbu, a trzeci zawierający nazwiska właścicieli. Co ciekawe, tylko jeden z tych szyfrów został złamany, wykorzystując deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych jako klucz. Przyjaciel Billa rzekomo rozszyfrował drugi tekst, opisujący skarb, ale pozostałe dwa, w tym ten zawierający dokładną lokalizację, opierają się wszystkim próbom kryptograficznym. Krytycy twierdzą, że cała opowieść to mistyfikacja, gdyż brak dowodów historycznych na istnienie Billa lub samego skarbu. Niemniej jednak szyfry Billa wciąż przyciągają uwagę poszukiwaczy skarbów i kryptografów, którzy są zafascynowani zarówno obietnicą bogactwa, jak i intelektualnym wyzwaniem, jakie stanowi nierozwiązany kod.